witam na torze kartingowym Wrocław Racing Center. Przed nami czwarta runda Dolnośląskiej Ligi Kartingowej. Ja dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie za Sławomira Murańskiego, który jest na obozie przygotowawczym do finału światowego Rotax Grand Finals 2017, który odbędzie się na torze w Portimao. A propos naszej dzisiejszej rywalizacji, pojedziemy dwa razy po 8 minut kwalifikacje, raz w standardzie tak zwanym, raz na rewersie. Suma najlepszych czasów uzyskanych w kwalifikacjach będzie determinowała pozycję do finału ze świateł. Pojedziemy 16 okrążeń i jeden pit stop. Zapraszam do śledzenia. Z nami Michał Szymański, uczestnik ligi. Rozmawialiśmy przed samym startem ligi, że raczej będziesz brał udział tak, żeby się pouczyć od tych najlepszych. Tymczasem dzisiaj trzeci czas w treningu, piąta pozycja, trzy razy finała. Mile zaskoczony? Trening czy mistrza to jest jedno na pewno. Pokora, wiara. Przede wszystkim pokora i słuchanie wszystkich dookoła, czyli tych lepszych, tak? Co, gdzie, jak i tak dalej, ale co jest na pewno ważne, to że cykliczny. Cykliczność, jeszcze raz cykliczność. Dużo jeździć i wtedy można coś zacząć czuć ten zupełnie inaczej wózek niż to tak na piechotkę. Tak. Widzę, że obaj dzisiaj przeziębieni, także życzymy sobie zdrowia nawzajem. Z nami Kuba Czernal, lider z 85 punktów jak na razie zdobyte. Nowe opony, trochę lepsza przyczepność. Pamiętam, że po Mistrzostwach Dolnego Śląska, kiedyś rozmawialiśmy, byłeś, że tak powiem, w kategorii rozpatrywany liderów, natomiast same zawody skończyłeś na czwartym miejscu. Mówię, że przez to, że masz trochę inny styl jazdy, trochę więcej poślizgu, że te opony ci, ta lepsza przyczepność ci nie pomogła. Jak dzisiaj? No, chyba się to potwierdza dalej, bo ci sobie 8 dych wolniej od Rosłana pojechałem, także to się potwierdza. Jechało mi się bardzo dobrze, wszystko było fajnie. Myślałem nawet, że już ten styl cały czas nad nim pracuję i jadę coraz delikatniej, jednak no, nie dało to jeszcze dzisiaj efektu. No zobaczymy na drugim przejeździe, czy jakieś wnioski udało się wyciągnąć i poprawić. No okej, no to zapraszamy na to. Miejsce siódme, czyli przy podziale przy 18 uczestnikach, prawie przedostatnie, jeszcze nie wiemy co w drugich kwalifikacjach, natomiast można powiedzieć, że taka trochę norma, że w finale startujesz z tyłu, później dwa finały, sześć oczek w górę, wyprzedzanie. Brak motywacji na kwalifikacje, czy robisz to specjalnie? Znaczy nie powiedziałbym brak motywacji, może po prostu brak siły na kwalifikacje, aby dojechać w pierwszej czołówce. Powiedzmy, lepiej mi się jedzie w tłumie, tak samo wolę wystartować sobie z tyłu w wyścigu i potem dojeżdżać, cały czas walczyć, niż powiedzmy trzymać pierwsze miejsce, co jak wiemy jest najludniejsze dla kierowcy, kiedy startuje z powozem, kończy na tym powozem, że jest to bardzo ludniejsze. Okej, no to drugie kwalifikacje, zobaczymy, czy coś będzie wyżej, czy znowu z tyłu. Z nami Łukasz Rosłanowski, zwycięzca kwalifikacji. Łukasz, od początku byłeś traktowany jako faworyt całej ligi, natomiast pierwsze trzy rundy, gdzieś tam piąty, szósty. No dzisiaj przebudzenie, jest pole position. No tak jakoś dzisiaj wyszło, nie? No mam energię, czuję, że jest, poza tym same opony, tak?
wymagają trochę potraktowania inaczej tych zakrętów. Wolniej wejść, lepiej wyjść. Standard jeszcze trochę nieposkładany, jednak rewers zawsze mi dobrze wychodził. No jest dzisiaj tempo, tak? No to też zależy od dnia, jak się czuję. No pierwsze rundy były tak naprawdę powrotem po długiej przerwie, więc trochę walczyłem z tym go-kartem. No teraz trochę się dogonuje powoli. Tu rund jest dużo. Sobie trzymam, powiedzmy, dobre tempo i tak jeśli tak utrzymam takie te czwarte, piąte miejsca, to myślę, że jak się będzie czołówka w gorące głowy tasować, to można odrobić. Zresztą wiemy z doświadczenia, pierwsza i druga liga, też tam byłem z tyłu i zawsze decydujące dwa ostatnie wyścigi są. No, w ostatnim sezonie trzecie miejsce, Patryk Krutyj nie jeździ, Sebastian Mazurek po drugiej stronie, tak powiem, mocy, więc zostałeś tu jako obrońca tytułu, tak? No to trzeba się postarać. Z nami Mikołaj Wirecki, drugie miejsce dzisiaj w finale B, 13 pozycja już w klasyfikacji generalnej, sporo punktów dzisiaj odrobiłeś. Jak wyścig pod koniec ostatniego okrążenia? Karol Lusiński już tam mocno cię naciskał, był stres, czułeś presję? Tak, było już trochę presji, było też, wytrzymałem zmęczenie, więc kółka były coraz gorsze, a Karol robił chyba lepsze, ale udało mi się dojechać do końca na ładnej pozycji, więc bardzo zadowolony jestem. To pierwsze chyba zawody, w których już nie mówię o samej lidze, tak, bo to czwarta runda, natomiast wcześniej nie miałeś okazji chyba startować ani w Mistrzostwach Dolnego Śląska, ani w Intercupie. Jak się odnajdujesz w takich emocjach wyścigowych? Podoba ci się, będziesz kontynuował dalsze starty, zwłaszcza no, po tylu punktach dzisiaj zdobytych? Tak, na pewno chcę frekwencję utrzymać na takim poziomie, jaki mam, do końca chcę chodzić, ale powiedzmy, przyszedłem, to poziom jest bardzo wysoki, ale jest z kim się uczyć i za kim jeździć, więc... Miejmy nadzieję, że po tej rundzie skończymy w grudniu, później Winter Cup. Myślę, że zobaczymy cię może już na Winter Cupie, tam zawodnicy już nie tylko z Dolnego Śląska, ale też z całej Polski, także jeszcze będzie można się uczyć od najlepszych w kraju. Z nami zwycięzcy finału A czwartej rundy Dolnośląskiej Ligi Kartingowej, Łukasz Rosłanowski, Ernest Gręczu, Mateusz Gil. Co panowie, no kilka słów z wyścigu, jakie tempo, wiem, że u ciebie chyba idealny pit stop, bo wyjechałeś w genialnym momencie. Mi się udało dzisiaj trafić z tym pit stopem, bardzo fajnie, cały wyścig się na mnie ułożył, bardzo fajnie, bo jechałem po pustym torze, a potem w ostatnim momencie stwierdziłem, że zrobię sobie ten pit stop, co będę tracił. Akurat mi się udało wyjechać przed całą grupę walczących tam zawodników z Kubą, z Leszkiem Borowcem. Także oni się tam bili, a ja sobie dowiozłem swoje miejsce. Bardzo zadowolony jestem z tego. Dzięki. Ernest? Ogólnie... Przepychanki jakieś, coś? Nie było. Czyściutko do przodu, konsekwentnie? Tak. Pistowa mogę powiedzieć, że trochę przewidziałem, że albo wyjadę za nimi, albo wyjadę przed nimi. Jak zrobię dobrego, pomyślałem, że jak zrobię dobrego, szybkiego pistowa, to wyjadę przed nim. Udało się. Na szczęście bez żadnych kar. I jestem dumny z siebie. Fajnie. I dumny z chłopaków, że dobrze tak sobie poradzili. Łukasz, wcześniej rozmawialiśmy, że to już chyba jest ten moment, że trzeba odrabiać. Komplet punktów 32, już trzecie miejsce w klasyfikacji. Dwa punkty tylko do Leszka Borowca Czernala. Dzisiaj... Zasadniczo wyjechałeś pierwszy i dojechałeś pierwszy. Nic ciekawego, można by powiedzieć.
nic ciekawego, jednak no, patrząc na poprzednie rundy, dużo traciłem, tak jak już wcześniej wspominałem, na walce z Gokardem, jednak po kwalifikacji z Łuszem, no jest pierwsze miejsce i sobie powiedziałem, jak nie teraz, to już będzie tylko albo gorzej, albo mi psychika siądzie, więc zrobiłem swoje, jechałem swoim tempem, mając Leszka i Kubę za sobą, to jest absolutna czołówka, no to powoduje, że naprawdę nieświadomie zmieniamy nitkę. Powiedziałem, że do siebie, że jest ogień, żarło, na szczęście nie zdechło, za przeproszeniem, więc trzymałem to tempo, udało się zejść nawet poniżej 42 sekund, więc no, tak jak powiedziałem, jest dzisiaj dzień i przede wszystkim w końcu wyczułem nitkę na standardzie, bo miałem z nią problem, ewidentnie. Wyczułem ją całkowicie i myślę, że już teraz to będzie lepiej. Okej, no to co, dziękuję Wam, widzimy się za tydzień. I always told you, you're special.